czego stoicie, jeśli chodzi o poziom. Dzisiejszego wieczoru walkę bokserską w kategorii wagowej plus 100 kg. W narożniku czerwony, reprezentujący klub Duet Gdańsk, Dawid Lojda! No i Jarek jest już z nami. Walka szybka, ale nie wskazywała na to, że tak się zakończy. Wydaje mi się, że mogło to puścić tak samo w lewo, jak i w prawo przy takiej wymianie. To była kwestia czasu, że ktoś trafi i ktoś siądzie. Jakie twoje spostrzeżenia? No sam widziałeś, że jeden i drugi patrząc na nich tak oczami, że niesamowite mięśnie, mięśniaki widać. I tutaj każdy z nich czekał na jeden porządny strzał. No i nie wykorzystał to mój Dawid, tylko wykorzystał przeciwnik. Dawid Czerniawski wyczekał taki moment, trafił raz, trafił drugi. No mój się zabujał, no i w pewnym momencie no już jest skrzywdzony, naruszony. No i teraz kwestia czasu, czy wytrzyma, czy nie wytrzyma. No i Czerniawski zaatakował jeszcze raz, więc co dużo mówić, sam widziałeś, może już niepotrzebnie podczas liczenia rzuciłem ręcznik, bo ta walka już nie miała sensu. Oczywiście. Ale tak jak powiedziałeś, to, że jeden Dawid czy drugi Dawid, ta sytuacja mogła być odwrotnie, bo tylko kwestia dobrego trafienia. Tak, bo tu nie było kalkulacji, to była walka otwarta, tak? Tutaj nikt nie skupiał uwagi na obronie, ale żeby trafić. Trafił pierwszy zawodnik z Lidzbarka Warmińskiego, no i on oczywiście wygrywa. Oczywiście, mi jest jako trenerowi bardzo żal, ale wiemy, co mamy zrobić. Dawid jest zadowolony z walki. Pokazał, że jeszcze może bo wygląda. Ja to co ci powiedziałem, przerwa, którą miał tam wcześniej, być może miała tutaj jakiś wpływ. Może nie do końca pokonane w głowie te emocje związane z galą. Ale nic, to bierzemy się do roboty. To nie wojna, wygrana tylko bitwa. Oczywiście. Jarku, mamy teraz starcie bokserskie, oczywiście międzynarodowe. Polska, powiedziałbym, kontra Litwa. Waga również zacna, ponieważ ciężka przede wszystkim. Panowie mają około 100 kg. Nawet plus 100, zobacz. Także plus 100 kg. Ja myślę, że Dawid Lojda, myślę, że tam jest 106-105 kg. Tak sobie gdzieś na niego patrzę. Chociaż patrzę na tego gościa z Winiasa Boska, właśnie z Litwy. Ja myślę, że on jest wyższy, może mieć jakieś 110 kg. I teraz tak, boksersko niejednokrotnie widziałem już Dawida w akcji. Czasami jest tak, że fajne są 4 rundy i w piątej, no gdzieś te strzały są już za słabe i ten strzał złoty przeciwnika powoduje, cały bieg walki świadczy zupełnie inaczej. I tak jak doskonale wiesz i ty, że w kategorii już powyżej 100 kg to się może wiele zdarzyć. Walka będzie piękna, dopóki im sił wystarczy. Dosłownie. No na razie, zobacz, na razie próbują, czuwają nad sobą. Myślę, że na razie sprawdzają i siłę uderzeń, i ruchów. Myślę, że ta pierwsza runda na razie nam nic nie pokaże. Boks jest, doskonale wiesz, że bardzo, bardzo fajnym sportem, bardzo skutecznym, zupełnie innym jak kickboxing, zupełnie inne nastawienia zawodnika do całej walki, ale cóż, no co, no bo obserwujmy, Dawid na razie ciągle próbuje być dominujący, jest mniejszy, więc musi, zobacz, pod rękę podchodzi, próbuje trafić. No co, Zilvinas robi wszystko, żeby to powstrzymywać. Myślę, że ma większy zasięg rąk. Jak zacznie tylko korzystać, to Dawid, jeżeli się troszkę siłowo gdzieś tam kondycyjnie wypompuje, czy tam tlenowo, to myślę, że te długie łapy robią robotę. Tak jak widzisz, jeden i drugi skupiony. Na razie nie widać, żeby tam gdzieś przez zęby oddychali. Na razie jest próba. Chcą wyjść z narożników, niech trzymają się przy linach. Ale to jest dobra metoda, powiedziałbym, Dawida, ponieważ te właśnie tak zwane nurkowanie i wynurzanie się z ciosem powoduje, że nie jest trafiany. Dosłownie, a z drugiej strony też no, nie może sobie pozwolić na walkę w jakimś dystansie. Musi do niego dojść, bo te długie ręce tak, przeciwnika. Biorąc pod uwagę ten zasięg ramion Litwina. Tak, to myślę, że by sobie wiele nie pomarczył. A na razie, gdybym miał teraz powiedzieć, kto w tej walce prowadzi, zdecydowanie Dawid. Tak.
jesteśmy zgodni co do tego, nie ulega wątpliwości, ale tak jak wspomnieliśmy, w zależności ile panom wystarczy sił, tyle będzie szans na jednego bądź drugiego. A oczywiście my patriotycznie kibicujemy i trzymamy kciuki za kogo? No za Polaka, no. Nie chciałbym, żeby, no może to źle zabrzmi, ale na naszej ziemi wygrał Litwin. Oczywiście jesteśmy bardzo gościnni, ale myślę, że tak jak zauważyłeś, duet gdański jest pod Dawida nazwiskiem, czyli dalej mówimy tutaj o Tomku Biernackim. Tak. Ja myślę, że Tomek jako promotor no, chciałby, żeby jego zawodnicy stawali na wysokim poziomie i dawali sobie radę. Ja myślę, że Dawid jest takim ulubionym jego zawodnikiem, nie zawsze mu to wychodzi, ale jest to niesamowita wola walki. Także do końca nie będziemy pewni tu niczego. Chociaż powiem Ci, że Litwina widziałem niejednokrotnie już w akcji, może nie bokserskiej, a bardziej w kicklajcie go właśnie obserwowałem. No to teraz widzimy akcję. To co mówiłem, że boks to nie jest kickboxing, bo tam jeszcze możemy tymi nogami popracować albo powstrzymać. Ale teraz piękny sierpowy, tak. Dawida. A Dawid, zobacz, skutecznie, myślę, że tak, ma świadomość, że musi być blisko przeciwnika, żeby te no, chociażby proste uderzenia nie dochodziły do niego. Bo przy takiej masie, jakiekolwiek one nie są jakiej mocy, to na pewno odczuwalne, prawda? Teraz Dawid się czai, myślę, że nabiera powietrza i bardzo dobrze. Myślę, że wie, że na razie, że prowadzi. Oczywiście, jeżeli, jak to bywa w sporcie, nie kończysz, to możesz za chwilę przegrać. No widzimy teraz tutaj już jakieś klincz, łapanie za głowę. Myślę, że to wynika z tego, żeby przetrwać gdzieś kryzys. No i też nie wiem, na ile jest przygotowany fizycznie reprezentant z Litwy, ponieważ no wykorzystując zwłaszcza ten zasięg ramion, jakoś tam zbyt nie wykorzystuje choćby tej przedniej ręki, którą teraz boksuje. A przecież mógłby tą przednią lewą ręką troszeczkę kontrolować całą tą walkę. Dawid tu momentami swobodnie wchodzi w zwarcie i tak jak teraz widzimy na ten tu trafia. Ja myślę, że Dawid, no nie można powiedzieć, że jest aż nie wiadomo jak doświadczonym zawodnikiem, ale jest bardzo wytrzymałym zawodnikiem. I tak jak widzisz, że jest wysoki przeciwnik, no to próbując uderzać go w głowę, za chwilę to co powiedziałeś, no szuka tułowia, szuka gdzieś wątroby, szuka gdzieś osłabienia, żeby te ręce były opuszczone po to, żeby dać cios w głowę. I teraz był tego przykład. Gdy tylko dół zaważył na tym, opuszczona garda i już strzał w głowę. Tak. Runda mogła się podobać. Ja myślę, że tak. Myślę, że mają swoich kibiców, zarówno jeden i drugi. Runda mogłaby się podobać. Ja myślę, że Dawid na razie dominuje, oby mu tylko sił starczyło. Tak jak rozmawiałem z nim tam na backstage'u, jak to u niego jest. Mówi, że jest przygotowany, ale jak to zawsze on tłumaczy, będzie jak będzie. Wiadomo, że cała walka może się ułożyć, jeżeli pozwala przeciwnik. Niekoniecznie zadowolony może być pan Yakuza po pierwszej rundzie. Dosłownie. Z Lwinas, no myślę, że sobie tutaj bierze do głowy teraz, zobacz, widzimy teraz na kamerze, że jakby nie było, no potrzebuje troszkę tlenu, trochę powietrza, myślę, że źle oddychał przez tą walkę, bo na razie myślę, że to zmęczenie nie wynika z jakichś tam technik, nie wiem, jakiejś tam szybkości, bardziej chyba z tego, że nie wiem, myślę, że bardzo tą walkę przeżywa, jednak gala to no jest pewne utrudnienie. Ale oczywiście i to nie ulega wątpliwości i też patrząc właśnie na jego twarz, odnoszę wrażenie, że troszeczkę mu jakby wiary też brakuje w to, no, że jeszcze może coś zdziałać. Oczywiście wiemy z historii pięknego boksu czy pięknego kickboxingu, że to, że jesteś mniejszy, to nie znaczy, że jesteś słabszy. Ta skuteczność, ta determinacja i jeżeli jedziesz po zwycięstwo, to też nie zdobędzie. Tylko kwestia pierwszej, drugiej, trzeciej, czy czwartej, czy piątej rundzie, to kwestia jak sobie zaplanujesz, w którym momencie na tyle jesteś w stanie obić przeciwnika, że przeciwnik niestety już się podda twojej tej całej walce. Tak.
Na razie Dawid na razie próbuje być takim szermierem. Bardzo mi się podoba, bo ta walka może nie jest zbyt piękna, ale Dawid widzi warunki przeciwnika, że nie może pozwolić sobie na to. Zobacz, nabrał chwilę powietrza, chwilę oddycha i za chwilę bardzo bliski kontakt, bo wie, że wtedy z Lwina z Boska no nie za bardzo może w niego cokolwiek robić. I generalnie nie ma powodów, ażeby przyspieszać, bo... O! Tak, jeszcze widzę, że Dawid jest rozkojarzony, bo nie idzie do neutralnego narożnika, więc daje szansę więcej dla przeciwnika i dla sędziego. No, myślę, że walka jest bardzo trudna. Nie sądzę. Koniec, tak przypuszczałem. I chyba mądra decyzja. Tak, ja myślę, że od samego początku był dominatorem Dawid. Było to już drugie liczenie. Bez sensu na siłę udowadniać sobie coś, prawda? Jarku, mówiliśmy na początku gali, że walka rozpoczyna się już tak naprawdę przed ringiem, w momencie, kiedy wchodzisz. I prawdą jest też, że już wtedy być może wiemy, czy jesteśmy wygranymi, czy też przegranymi, bo też jest tak, że już przed walką wiesz, że przegrałeś. Kwestia, oczywiście mowa i o nastawieniu psychicznym. Także jest już znany. Zapraszam do ringu, właśnie Kreskewów, Krewetka w Tańsku, panią Katarzynę Widlarski. Proszę o wręczenie nagród zawodnika. Tak jak powiedziałeś, świadomy jest tego każdy zawodnik i trener, bo zawodnik oczywiście zawsze chce zwyciężać, ale myślę, że stojący trener z boku widzi nastawienie zawodnika i czasami te, tak jak powiedziałeś, nie tyle już sama walka, ale ja twierdzę, że nawet te pierwsze 20-30 sekund walki pokazuje, czy coś z siebie więcej można wykrzesać i tą walkę wygrać. Tutaj od samego początku myślę, że Dawid był dominatorem i pokazał, że przygotował po zwycięstwo. Jednokrotnie go widziałem po porażkach. Tutaj był nastawiony bardzo pozytywnie. Plus 100 kg. W pierwszej minucie 41 sekundzie trzeciej rundy przez TKO zwyciężył Dawid Rojda! Zdecydowanie zasłużone zwycięstwo. Jego rywalem był Zwina Zeboska! Dosłownie, Zwina Zeboska jest też dobrze utytułowanym sędzią kickboksterskim na Litwie i w całym Bako. No cóż, widać było, że no, chciał powalczyć, ale Dawid myślę, że pokazał, udowodnił, że jeszcze na ringu nie dał z siebie do końca wszystkiego, udowadnia, że trener powinien go częściej wystawiać na galach.